Witam Państwa bardzo serdecznie, a moje spotkanie z Państwem dzisiejsze jest poświęcone szczepieniom u pacjentów z wrodzonymi błędami odporności. Chciałabym, żebyście Państwo powoli się do tej nazwy przyzwyczajali, bo nazwa pierwotne niedobory odporności powoli odchodzi do lamusa. Oto mój konflikt interesów. Na początku chciałam Państwu pokazać kilka definicji. Co to jest w ogóle szczepionka? To jest preparat biologiczny, który ma wywołać reakcję naśladującą zakażenie w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej u osoby zaszczepionej. Sobie możemy powiedzieć, po co stosować szczepionki, skoro sprawę mogą załatwić patogeny, które nas otaczają. I to prawda, mamy dwa sposoby nabywania takiej czynnej, aktywnej odporności. To jest właśnie naturalne zakażenie i szczepienie. Ale naturalne zakażenie zawsze wiąże się z ryzykiem poważnego przebiegu, a także wystąpienia powikłań. Natomiast szczepienie ma naprawdę minimalne ryzyko wywołania działań niepożądanych przy właściwie takiej samej skuteczności albo prawie takiej samej jak naturalne zakażenie. A co to jest odporność? Odporność to jest zdolność naszego organizmu do ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, przed bakteriami, wirusami, grzybami, pasożytami, ale również przed niekorzystnymi zmianami we własnych komórkach, czyli na przykład niszczenie komórek zmienionych nowotworowo. Jeżeli spojrzycie Państwo na ten trójkącik po prawej stronie, to zobaczycie, że podstawę stanowi pierwsza linia obrony, niezwykle ważna, na którą składa się nasza skóra, błony śluzowe, enzymy czy też bakterie, które żyją w naszych jelitach. Drugą linię obrony stanowią już wyspecjalizowane komórki nazywane granulocytami bądź makrofagami. Te dwie pierwsze linie obrony, czyli pierwsza i druga, to jest tak zwana odporność wrodzona, czyli my rodzimy się już z tą odpornością, która jest gotowa do działania od teraz, natychmiast. Natomiast trzecią linię obrony, taką najbardziej precyzyjną, stanowi odporność realizowana przez bardzo wyspecjalizowane komórki, nazywane limfocytami, i to są komórki limfocyty T i limfocyty B. Limfocyty B produkują przeciwciała, a komórki T mają inne mechanizmy niszczenia również patogenów. I właśnie na ten element naszej odporności my staramy się oddziaływać poprzez stosowanie szczepień. Parę słów o szczepionkach, bo one są najważniejszym bohaterem mojego dzisiejszego wystąpienia. Najważniejszy podział to nażywe, pozbawione zjadliwości przeciwko odrze, śpince, różyczce, ospie wietrznej, rotawirusom, czy też donosowa szczepionka przeciwko grypie. To są szczepionki, które nie zawsze i nie u każdej osoby mogą być zastosowane. Drugą grupę stanowią szczepionki inaktywowane, nieżywe, to jest większość pozostałych, które Państwu jeszcze za chwilę pokażę. W zależności od budowy szczepionki, od tego, z czego zbudowana jest ta część, na którą działa nasz układ immunologiczny, czyli antygen, dzielimy szczepionki na białkowe, które zawierają białka drobnoustroju, polisacharydowe, czyli takie wielocukrowe, które zawierają wielocukry w otoczce bakteryjnej. Są też specjalnie spreparowane, bardzo ważne dla Państwa, szczególnie szczepionki nazywane szczepionkami skoniugowanymi. Tamte wielocukry bakterii otoczkowych połączone są z nośnikiem białkowym. Te wielocukry powodują, że wytwarza się odporność ukierunkowana konkretnie na te bakterie otoczkowe, przeciwko którym ta dana szczepionka została skonstruowana. Natomiast nośnik białkowy decyduje o tym, jak ta praca immunologiczna zostanie wykonana,
czyli w jaki sposób dojdzie do wytworzenia tych przeciwciał. No i ostatnia grupa, którą Państwu chciałam pokazać, to są szczepionki mRNA, czy też szczepionki wektorowe. One są o tyle ciekawe i o tyle odmienne, że tam nie ma gotowego antygenu, na który ma odpowiadać nasz układ immunologiczny, tylko w tych szczepionkach zawarty jest materiał genetyczny. I na bazie tego materiału genetycznego organizm osoby zaszczepionej wytwarza najpierw białko, a dopiero potem układ immunologiczny reaguje na to białko poprzez wytworzenie przeciwciał, czy też tych limfocytów T, tak zwanych cytotoksycznych. Szczepionki mogą chronić przed jedną chorobą zakaźną i mogą być monowalentne, czyli przeciwko jednemu typowi danego drobnoustroju. Na przykład szczepionka przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B. Ale szczepionka, która chroni przed jedną chorobą zakaźną, może chronić przeciwko kilku typom danego drobnoustroju. I tutaj takim klasycznym przykładem jest na przykład poliwalentna szczepionka przeciwko wirusowi polio, przeciwko typowi pierwszemu, drugiemu czy trzeciemu, przeciwko pneumokokom, to znane Państwu szczepionki PCV10, PCV13, czy też szczepionka PPV23, czyli jeden typ drobnoustroju, jeden rodzaj drobnoustroju, ale jego różne podtypy. Ale szczepionki mogą też chronić przed dwiema lub więcej chorobami zakaźnymi i wtedy mówimy o szczepionkach skojarzonych. Przykładem jest na przykład szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, czy też odrze, śpince i różyczce. Możemy mieć też szczepionki wysoko skojarzone przeciwko pięciu lub sześciu chorobom zakaźnym. Przeciwko jakim chorobom mamy szczepionki? Tutaj na tym diagramie nie są wymienione wszystkie, bo tych szczepionek jest już ponad 25, ale wymienione są te najważniejsze, które są stosowane w Polsce, czyli szczepionki przeciwko pneumokokom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowi polio, hemofilus, odrze, śpince, różyczce, ospie wietrznej, zapaleniu wątroby typu B, typu A, przeciwko wirusowi HPV, meningokokom, grypie, ale także od tego roku w Polsce jest dostępna szczepionka przeciwko półpaścowi, a od czasu pandemii, od 2020 roku mamy szczepionkę przeciwko COVID-19. Teraz porozmawiamy sobie trochę na temat tego, dlaczego szczepienia są tak ważne, dlaczego ja Państwa tak do tych szczepień namawiam, ale czasem mówię, że jeszcze nie mogą być Wasze dzieci albo Wy sami szczepieni, albo nigdy nie będziecie mogli być szczepieni. Jeżeli zadamy sobie pytanie, po co w ogóle szczepić siebie i innych, to chciałabym Państwu przedstawić parę takich informacji. Zobaczcie, rocznie chroni się 4 miliony dzieci w skali świata całego przed zgonem z powodu chorób, przeciwko którym te szczepionki mamy. Szacuje się, że 50 milionów zgonów nie nastąpi z powodu chorób zakaźnych pomiędzy rokiem 2021 a 2030 dzięki szczepieniom. Także te, jak to Amerykanie, ponieważ to są amerykańskie dane, wszystko przeliczają na pieniądze. 25 bezpiecznych i skutecznych szczepionek powoduje zapobieżenie wielu zachorowaniom na choroby infekcyjne i tym sposobem jakby zysk jest $52 zaoszczędzone na każdy $1 wydany na szczepienie. Także zdecydowanie Amerykanie wyliczyli, że państwo, system opieki i zdrowia publicznego zdecydowanie korzysta na realizacji szczepień ochronnych.
Chciałabym też podkreślić, że spośród wszystkich odkryć w medycynie szczepienia uratowały największą liczbę osób i nadal mogą ratować. Spójrzcie Państwo na ten diagram, który pokazuje, ile było rzeczywiście zgonów z powodu COVID-19, a ile mogłoby ludzi umrzeć, gdyby nie szczepionki. Także to naprawdę powinno przynajmniej robić duże wrażenie. A my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że do wszystkich szczepień mamy dostęp, w tym do większości bezpłatny, jednak nie wszyscy mają tyle szczęścia. I tutaj na tych ruszających się slajdach pokazane jest, jak było z dostępem przeciwko krztuścowi, błonicy i tęczowi w różnych krajach świata, w różnym okresie czasu, również jeśli chodzi o dostęp do szczepienia przeciwko COVID-19, w pierwszej kolejności dostęp miały kraje bogate. Proszę Państwa, jak zatem się szczepić? Kiedy te szczepienia, w jaki sposób możemy je realizować bezpłatnie? To są wszystkie obowiązkowe w kalendarzu szczepień wymienione szczepionki. One są niejako z urzędu bezpłatne. Przeciwko COVID-19 od 6. miesiąca życia każdy obywatel w Polsce może być zaszczepiony bezpłatnie, jeśli tylko zechce. Przeciwko grypie wybranych grupach dla dzieci teraz od 1 września również jest to szczepienie bezpłatne. Przeciwko pneumokokom poza kalendarzem obowiązkowym w wybranych grupach jak najbardziej od tego roku, od września, osoby 65 plus mają bezpłatne szczepienie przeciwko pneumokokom. A wydaje się, że będzie jeszcze lepiej. Są przygotowywane kolejne wersje szczepień obowiązkowych, które również obejmują szczepienia bezpłatne dla pacjentów po przeszczepieniach szpiku. Ja dotychczas nie mogłam zrozumieć, jak to się dzieje, że wydaje się ogromne pieniądze, niekiedy miliony złotych na uratowanie jednego pacjenta poprzez zastosowanie takiej procedury jak przeszczepienie szpiku i potem leczenie powikłań, a potem skąpi się 2000 złotych na podtrzymanie efektu i niedopuszczenie do zgonu tego pacjenta poprzez brak finansowania szczepień ochronnych. Na szczęście wygląda, że również ten problem w najbliższej przyszłości w naszym kraju będzie rozwiązany. Tutaj pokazuję Państwu refundację szczepionek przeciwko grypie. Teoretycznie bezpłatnie mają kobiety w ciąży i osoby 75 plus, ale jak Państwo wiecie, już szczepionki przeciwko grypie są również bezpłatne dla wszystkich dzieci powyżej 6. miesiąca. Wydaje mi się, że również dla osób 65 plus to są te leki, które zostały wprowadzone teraz we wrześniu na tą listę leków bezpłatnych dla dzieci i osób dorosłych. Tutaj pokazuję, jakie są rekomendacje, jak szczepić pacjentów przeciwko pneumokokom. To akurat dotyczy pacjentów dorosłych. O tym sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy. A co z tymi szczepieniami, możemy sobie zadać pytanie, bo skoro są takie super, to czemu się ich tak boimy? Dlatego, że mogą być źródłem niepożądanych odczynów poszczepiennych i to jest bez wątpienia fakt, ale są najbezpieczniejsze ze wszystkich preparatów stosowanych w profilaktyce i leczeniu, nawet bezpieczniejsze od wielu suplementów, którymi Państwo, przepraszam za wyrażenie i kolokwializm, faszerujecie siebie i swoje dzieci. Są wszechstronnie przebadane także pod kątem bezpieczeństwa dla ciężarnych i płodów. Natomiast na temat szczepień jest ogromna dezinformacja szerzona przez ruchy antyszczepionkowe. To jest taki biznes. Jak ktoś się nie zaszczepi, to czym się jednak chce chronić, lubi więc suplementy, diety. I po prostu unikanie szczepień jest bardzo często powiązane z nadmiernym przyjmowaniem suplementów. Zatem czym się kierować przy decydowaniu, podejmowaniu decyzji o szczepieniu? Przede wszystkim zweryfikowaną wiedzą. Bardzo namawiam do zdrowego rozsądku. W wątpliwych sytuacjach dokonuje się analizy ryzyka i korzyści wynikających zarówno z zastosowania szczepienia, jak i rezygnacji z niego.
Rozmawiaj o szczepieniach ze swoim lekarzem, a nie znajomym czy kolegą. Naprawdę nam bardzo na Państwu zależy i gorąco namawiamy, żebyście swoje wątpliwości rozwiewali z ludźmi, którzy się naprawdę na szczepieniach znają, a nie z amatorami, którzy mają wiedzę internetową. Parę słów na temat szczepień u chorych z wrodzonymi błędami odporności. Przy okazji będzie też o chorych z wtórnymi niedoborami odporności. Powiemy sobie też troszkę o tak zwanej odporności populacyjnej. A immunolog, jeśli podejmuje decyzję o szczepieniach, to taki trochę niezdecydowany człowiek. Raz chce, a raz nie. I jak tutaj się połapać, czy akurat u tego pacjenta będzie zalecać, czy będzie odradzać szczepienia? Od czego zależy decyzja o szczepieniach u osoby z wrodzonym błędem odporności? Przede wszystkim od rodzaju wrodzonego błędu. Czy pierwsze i najważniejsze pytanie, czy pacjent jest w stanie odpowiedzieć na szczepienie, bo jeśli nie, to po co mu je podawać? Drugie, równie ważne jest, czy szczepienie dla tego pacjenta jest bezpieczne. Również nasza decyzja zależy od stosowanego leczenia. Jeśli pacjent jest objęty przetoczeniami ludzkich immunoglobulin, to niewiele zalecamy szczepień, chyba że liczymy, że te przetoczenia są bardzo krótkotrwałe. Ale musimy uwzględnić, czy podawane immunoglobuliny chronią pacjenta przed daną chorobą zakaźną, bo na przykład wiemy, że nie chronią przeciwko grypie, bo my korzystamy z immunoglobulin, które zostały wyprodukowane teraz na bazie osocza pobranego od pacjentów mniej więcej rok wcześniej, czyli na zupełnie inne wirusy były wytworzone przeciwciała. Podobnie jest z COVID-19, dlatego u pacjentów, którzy są przetaczani immunoglobulinami, te szczepienia zaleca się na pewno. No i od czasu i sytuacji zdrowotnej pacjenta. Na przykład przed przeszczepieniem nie zalecamy żadnych szczepień, ale po przeszczepieniu u tego samego pacjenta, jak się zrekonstruuje, to często już te szczepienia są zalecane. Oczywiście również na nasze decyzje ma wpływ występowanie chorób towarzyszących oraz tego, jak one są leczone. Łatwo jest powiedzieć, kiedy zdecydowanie nie szczepimy. Mianowicie w ciężkich, złożonych niedoborach odporności, przy czym jest to prawda tylko do czasu leczenia przeszczepieniem szpiku zazwyczaj. Natomiast również bezwzględnie przeciwwskazane są szczepienia szczepionkami żywymi od 8 do 11 miesięcy od ostatniej dawki immunoglobulin. Tutaj nie tyle jest jakieś zagrożenie związane ze szczepieniem, co raczej nieskuteczność tego szczepienia, ponieważ te immunoglobuliny będą inaktywowały te wirusy zawarte w szczepionkach. Również taką sytuacją, kiedy zdecydowanie nie szczepimy, to jest taka sytuacja, kiedy w rodzinie z obciążonej poważnym niedoborem odporności, na przykład starsze dziecko urodziło się i rozpoznano u niego ciężki, złożony niedobór odporności, czyli SCID, albo przewlekłą chorobę ziarniniakową, to immunolog musi o tej ciąży w rodzinie odpowiednio wcześnie wiedzieć. Trzeba się przygotować na narodziny dziecka, które może, ale nie musi być chore. Najważniejsze jest, że u takiego dziecka nie stosujemy szczepienia przeciwko gruźlicy do czasu weryfikacji rozpoznania. Możemy sobie to szczepienie zgodnie z kalendarzem zrealizować do 15 roku życia, więc jak o parę dni opóźnimy, to naprawdę nic się nie stanie. A zaszczepienie dziecka, które okaże się chore, jest zdecydowanie niepotrzebnym narażeniem tego dzieciaczka na powikłania. Także proszę dać nam szansę i poinformować nas odpowiednio wcześnie o tym, że spodziewacie się Państwo kolejnego potomstwa.
Również relatywnie łatwo jest odpowiedzieć, kiedy zdecydowanie należy szczepić. Mianowicie dzieci z łagodnymi niedoborami odporności, które nie są objęte przetoczeniami immunoglobulin, nie mają wskazań do innych bardzo specyficznych terapii, nie otrzymują leków, które hamują odporność, czyli na przykład u pacjentów z izolowanym niedoborem IgA, niedoborem podklas IgG1-4, niedoborem składowych dopełniacza, przemijającą hipogammaglobulinemią dziecięcą, czy też wrodzonym lub nabytym brakiem śledziony i pewnie znalazłoby się kilka innych, szczepimy, jak to się mówi, na maksa. Czyli nie tylko szczepionki obowiązkowe, ale również rekomendujemy wszystkie szczepionki zalecane. Czyli tak, tutaj te zalecane to przeciwko grypie, meningokokom, pneumokokom, ospie wiecznej, kleszczowemu zapaleniu mózgu, COVID-19, przeciwko HPV. To do rozważenia jest szczepienie przeciwko WZWA, a u dorosłych pewnie coraz bardziej popularne będą szczepienia przeciwko półpaścowi. To jest bardzo ważna szczepionka, której nam bardzo brakowało na rynku. Mieliśmy wielu chorych, którzy mieli nawrotowy półpasiec, a to szczepienie może pomóc rozwiązać ten problem. Pamiętajcie Państwo, że szczepiąc się nie tylko chronicie się przed niebezpiecznymi chorobami, ale również oszczędzacie pieniążki, które byście musieli wydać na leczenie, które musielibyście wydać na to, żeby zwolnić się z pracy, no i pewnie 100 tysięcy innych powodów by się znalazło. Także zdecydowanie moim zdaniem nie tylko jest to korzystne z punktu widzenia zdrowia, ale pewnie również finansowo. Kiedy podejmujemy decyzję o szczepieniu pacjentów, którzy są w trakcie i po leczeniu onkologicznym, po przeszczepieniu komórek macierzystych, z chorobami hematologicznymi, z przewlekłymi chorobami w stanie stabilnym, to musimy zachować pewną ostrożność. Zawsze o takim szczepieniu i jego zakresie powinien decydować lekarz, który się zna na tym i opracowuje indywidualny kalendarz szczepień. Natomiast realizacja tego szczepienia może być w szpitalu, w POZ-cie, w poradni specjalistycznej. Ja zdecydowanie uważam, że dobrym i najlepszym miejscem są poradnie specjalistyczne, poradnie POZ, ponieważ one są najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. I zobaczcie, tutaj taki diagram kiedyś stworzyłyśmy z dr Grześk do takiej książeczki immunologicznej, gdzie analiza wywiadu, przeprowadzenie badań diagnostycznych, jakby zdefiniowanie pierwotnego lub wtórnego niedoboru odporności, to jest zdecydowanie zadanie immunologa. Potem analiza korzyści ewentualnego zakresu szczepień, jak również analiza ryzyka związanego z zaniechaniem szczepień, jak i analiza ryzyka powikłań poszczepiennych czy opracowanie indywidualnego kalendarza szczepień, to jest domena immunologów albo wakcynologów. Natomiast lekarz realizujący ma do szczepienia zakwalifikować, a jeśli ma wątpliwości, to zawsze może się z nami skontaktować. Mamy na naszych takich diagramach, na przykład dotyczących szczepień pacjentów po przeszczepieniach komórek krwiotwórczych, podane numery telefonów i zawsze można się z nami skontaktować. W wątpliwych sytuacjach szczepimy, gdy korzyści ze szczepienia są większe aniżeli ryzyko związane z jego zaniechaniem. I tak na przykład przeciwko grypie i COVID-19 szczepimy pacjentów praktycznie wszystkich, zarówno z niedoborem odporności humoralnej, jak i komórkowej. No może jedyni, których nie szczepimy, to są pacjenci z ciężkim, złożonym niedoborem odporności, bo oni nie odpowiedzą na to szczepienie, zatem nie bardzo jest sens ryzykować nawet niewielkie powikłania uboczne. Również pacjenci z niedoborem odporności humoralnej, którzy są objęci przetoczeniami immunoglobulin, a przebywają w miejscach zagrożonych kleszczowym zapaleniem mózgu, również należy rozważyć zasadność szczepienia, no bo to ponieważ kleszczowe zapalenie mózgu jest roznoszone przez kleszcze, a nie szerzy się z człowieka na człowieka, to tutaj w żaden sposób nie zadziała odporność
odporność populacyjna, a w immunoglobulinach nie ma tych przeciwciał, bo to nie jest masowe szczepienie. Wtedy jednak musimy pamiętać, że skuteczność szczepienia może być mniejsza niż u osób zdrowych, stąd rozważa się podanie dodatkowych dawek przeciwko grypie czy COVID-19. A celem szczepienia, no bardzo byśmy chcieli, jest zapobieżenie chorobie. Jeśli to się uda, to jest super, ale tak naprawdę chodzi o zapobieżenie powikłaniom, także tym najgorszym. Parę słów na temat szczepień kokonowych. Ja mówię im 1000 razy tak. To jest niezwykle istotny element opieki nad chorym z wrodzonym błędem odporności i to jest to, co wy możecie zrobić dla siebie i innego człowieka i to, co ja mogę zrobić dla siebie i dla was. Proszę Państwa, to jest bardzo dobry diagram, który pokazuje ideę szczepień kokonowych. Ten czerwony smutasek to jest osoba zakażona. Dookoła są wszystkie osoby zaszczepione. W środku znajdują się pojedyncze osoby nieszczepione, na przykład ze względów zdrowotnych nie mogły być zaszczepione. I zobaczcie, ta osoba zakażona generalnie nie ma dostępu do tej osoby niezaszczepionej, więc ryzyko przekazania zakażenia jest bardzo niewielkie. Bardzo istotne jest, żeby się szczepili wszyscy członkowie rodziny, bo te zakażenia najczęściej mają miejsce w środowisku rodzinnym i bardzo ważne jest szczepienie całego personelu placówek opieki zdrowotnej, a różnie z tym bywa. Ja się szczepię co roku przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 zgodnie z krajowymi rekomendacjami. Jestem po 4 dawkach. Jak się pojawi nowa szczepionka, a ma być lada moment, to się 5. dawką zaszczepię. Zaszczepiłam się przeciwko pneumokokom, meningokokom. Co 10 lat szczepię się przeciwko błonicy tężcowi i krztuśtowi. Dla was i dla ochrony mojego niestety nie do końca zdrowego serca. Tutaj mam propozycje dla Państwa, którzy nie macie przeciwwskazań medycznych do szczepień. Czyli wszystkie osoby powyżej 6. miesiąca życia powinny się rokrocznie szczepić przeciwko grypie oraz przeciwko COVID-19 według rekomendacji krajowych. Nieszczepione dzieci powinno się zaszczepić przeciwko ospie wiecznej, jeśli nie chorowały, przeciwko pneumokokom, meningokokom, a niedoszczepionych dorosłych co 10 lat przeciwko krztuśtowi, ale jeszcze lepiej to, żeby się szczepić przeciwko błonicy, tężcowi i krztuśtowi, najlepiej według kalendarza dla osób dorosłych. I tutaj mam przykład takiego amerykańskiego kalendarza, gdzie jak się Państwo zorientujecie, te żółte to są szczepienia zdecydowanie rekomendowane, fioletowe to są szczepienia zalecane w szczególnych sytuacjach. Proszę Państwa, jeszcze trochę o szczepieniach, a podróżach. Jeżeli jedziesz w daleki świat, dowiedz się, jakie są zagrożenia. Sprawdź, czy są wymagane dodatkowe szczepienia i czy Ty możesz takie szczepionki przyjąć lub Twój organizm na nie odpowie. To jest niezwykle ważne. Dla Was nie jest last minute. Na to wszystko potrzeba trochę czasu. Zatem jeśli masz poważną chorobę układu odporności, na przykład agammaglobulinemię, pospolity zmienny niedobór odporności, albo jesteś po przeszczepieniu narządu i stale musisz przyjmować leki, to zazwyczaj twój lekarz odradza egzotyczne podróże. Zatem bądź rozsądny i wybierz bezpieczniejsze miejsce na wakacje. Czego się bać w związku ze szczepieniami? Znacznie częściej braku ich skuteczności, aniżeli powikłań. Jeśli ryzyko powikłań jest duże, a wiemy, że dziecko ma wrodzony niedobór odporności, nie zalecimy takiego szczepienia. Dotyczy to właśnie szczepionek żywych. To nie znaczy, że po innych szczepieniach na 100% nie wystąpią powikłania. Oczywiście tak się może zdarzyć, jednak ich ryzyko jest niezwykle niskie, zwłaszcza jeśli chodzi o te poważne, bo łagodniejsze typu gorączka, niepokój, odczyny miejscowe zdarzają się nie tak rzadko. I musimy się bać również chorób, przed którymi te szczepionki chronią.
Zwłaszcza, że część z nich powraca ze względu na ruchy antyszczepionkowe, a kto za to zapłaci? Niestety te osoby, które ze względów medycznych nie mogą być szczepione. I tutaj taki przykład związany z Odrą. Dlatego błagam, proszę i zaklinam, jeśli macie wątpliwości, pytajcie swojego lekarza immunologa, szukajcie informacji w materiałach sprawdzonych, na przykład w broszurach i wydawnictwach Immunoprotektu, na stronie Mądra Opieka, stronach Państwowego Zakładu Higieny, Medycyny Praktycznej, czyli tam, gdzie te informacje są rzetelne i prawdziwe. Pamiętaj, że w internecie jest wiele informacji nieprawdziwych lub zmanipulowanych. Promujcie również szczepienia zdrowych dzieci i dorosłych, bo to ochrona dla Twojego dziecka lub dla osoby dorosłej, która ma jakiś niedobór odporności. No i nie wysyłaj go na ospa partę, aczkolwiek myślę, że to już jest problem, z którym się uporaliśmy, bo dawno nie słyszałam, żeby takie rzeczy miały jeszcze miejsce. I pamiętajcie, szczepię się, gdyż Was lubię, szanuję i dbam jako lekarz o Wasze zdrowie. Wy zadbajcie o zdrowie swoje, swoich bliskich, a także moje. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w świecie realnym. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Napiórkowska-Baran i jestem immunologiem i pracuję na co dzień w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych i dlatego stąd moja prezentacja alergie w pierwotnych niedoborach odporności, a właściwie we wrodzonych błędach odporności, ponieważ obecnie istnieją dwie nomenklatury, zarówno pierwotne niedobory odporności, jak i WBO, wrodzone błędy odporności. Obie nazwy są poprawne i będą używane przeze mnie zamiennie. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności występuje zwiększona zapadalność na choroby alergiczne. Troszkę o samej alergii. Ogólnie można powiedzieć, że to, co nas uczula, to, co jest wywołane przez określony bodziec, który jest tolerowany w dawce przez osoby zdrowe, to jest nadwrażliwość. Każda alergia jest nadwrażliwością, ale nie każda nadwrażliwość jest alergią. I to jest właśnie bardzo istotna różnica. Jeżeli chodzi o nadwrażliwość, mamy nadwrażliwość alergiczną oraz nadwrażliwość niealergiczną i tutaj nie mamy mechanizmu immunologicznego. Mogą to być enzymopatie, farmakologiczne reakcje, inne na przykład psychologiczne. Jeżeli chodzi tutaj o nadwrażliwość alergiczna, to może być zależna od przeciwciał IgE i IgE niezależna, na przykład zapalenie skóry kontaktowe, celiakia, czy również alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Jeżeli chodzi o IgE, reakcję IgE zależną, mamy reakcję atopową i o tym w prezentacji tutaj w wykładzie Państwu powiem. Troszeczkę problemów sprawia nadwrażliwość pokarmowa, ponieważ bardzo często mamy do czynienia z nadwrażliwością pokarmową niealergiczną. I tutaj mogą być reakcje autoimmunologiczne, takie jak celiakia, ale bardzo często występujące reakcje pseudoalergiczne, które nie są alergią, ale powodują objawy, które mogą ją imitować. I tutaj są spowodowane pokarmami powodującymi uwalnianie histaminę lub które są bogate w histaminę i na przykład tutaj do tych związków należy kiełbasa, ryby, pomidory, żółte sery, sery w ogóle, czerwone wino i tutaj, gdy pacjent stosuje taką dietę, ma bardzo dużo egzogennej histaminy, która właśnie może powodować reakcje imitujące alergię. I tutaj tak samo o alergii nie mówimy, gdy mamy nietolerancję laktozy, nietolerancję fruktozy, galaktozy, to są właśnie reakcje niealergiczne. Natomiast alergie pokarmowe są to albo reakcjami IgE zależnymi, albo mogą być też IgE niezależne. Natomiast tutaj nie zalicza się tych reakcji, o których mówiłam wcześniej. Alergia jest tylko i wyłącznie nadwrażliwością zapoczątkowaną przez mechanizmy immunologiczne, IgE zależne lub IgE niezależne. I proszę Państwa, bardzo ważne jest pojęcie atopii. Jest to osobnicza lub
rodzinna predyspozycja do uczulenia i produkcji przeciwciał w klasie IgE w odpowiedzi na zwykłe dawki alergenów. I trzeba zaznaczyć, że 15-20% populacji krajów rozwiniętych posiada swoiste przeciwciała klasy IgE, choć nie ma żadnych klinicznych objawów alergii. I tu, jeżeli nie ma objawów, nie możemy rozpoznać alergii. Jednak osoby, które mają w surowicy stwierdzone podwyższone stężenia tych przeciwciał, stanowią grupę zwiększonego ryzyka zachorowania na alergię. Jeżeli chodzi o choroby alergiczne, takie ściśle choroby alergiczne, to zaliczamy do nich alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, astmę oskrzelową, obrzęk naczyniorukowy i pokrzywkę, wstrząs anafilaktyczny, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry oraz alergię pokarmową. I powiem parę słów o objawach też również ze strony właśnie pacjentów z niedoborami odporności. Ten problem pacjentów z chorobami alergicznymi jest naprawdę duży, bo ja mam wrażenie, że mówi się o chorobach serca, układu sercowo-naczyniowego, o cukrzycy, natomiast alergia powoduje bardzo wiele przykrych konsekwencji dla pacjenta. To jest zmęczenie, to jest pogorszenie jakości snu, opuszczanie zajęć, absencja, gorsze skupienie się, osiąganie gorszych efektów w nauce oraz gorszych efektów w pracy. I tutaj jak najbardziej powinno się tutaj niwelować te objawy. Natomiast nie bez znaczenia są również leki antyhistaminowe, szczególnie tej starszej generacji, które mogą działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i mogą nasilać wcześniej wymienione dolegliwości, powodować zmęczenie, powodować senność, powodować zaburzenie koncentracji. Mamy alergeny wsiewne, które uczulają nas najczęściej, mamy alergeny pokarmowe, również mogą nas uczulać leki, alergeny kontaktowe oraz jady owadów błonkoskrzydłych. Jeżeli chodzi o czas wystąpienia objawów, to w przypadku reakcji typu natychmiastowego, i to są właśnie reakcje IgG zależne, objawy występują z reguły po kilku minutach. Natomiast w przypadku reakcji alergicznych IgG niezależnych lub mieszanych, te objawy mogą występować nawet po upływie kilku godzin lub kilku dni od narażenia na alergen i tutaj generalnie do 72 godzin. Istnieje coś takiego jak marsz alergii. Jest to taka ewolucja, zmiana narządowej manifestacji alergii i na początku małych dzieci zaczyna się zwykle objawami skórnymi i wypryskiem atopowym, później alergią pokarmową. Objawy te ustępują zwykle około 3-5 roku życia, a potem dominują objawy ze strony układu oddechowego, tak jak alergiczny nieżyt nosa czy astma. Jeżeli chodzi o alergiczny nieżyt nosa, to w przypadku sezonowego nieżytu pojawia się wodnista wydzielina z nosa, świąt nosa, kichanie. Może być to łudząco podobne z objawami przeziębieniowymi, ponieważ inaczej na alergiczne nieżyt nosa mówi się gorączka sienna i tutaj również może dochodzić do wzrostu temperatury, czy stanów podgorączkowych, czy gorączki. Natomiast w przypadku całorocznego nieżytu nosa dominuje raczej uczucie stale zatkanego nosa. Pacjent ma stałe uczucie blokady w nosie. Jeżeli chodzi o astmę oskrzelową, tu występuje napadowa duszność, głównie wydechowa, ale pamiętajmy, że w przypadku dobrych wyjściowych parametrów wentylacyjnych płuc jedynym objawem astmy może być suchy napadowy kaszel, tak zwany wariant kaszlowy astmy. Jeżeli mamy wyjściowo parametry płuc prawidłowe, to samo badanie spoczynkowe nie rozpozna nam astmy. Wtedy musimy wykonać badanie z próbą prowokacji, na przykład histaminą i tutaj bez tego astmy, samym badaniem spoczynkowym astmy w żaden sposób nie możemy wykluczyć. Pamiętajmy, że często u chorych na astmę alergiczną współistnieją objawy innych chorób alergicznych i niestety nieleczony alergiczny nieżyt nosa czy inne choroby, najczęściej alergiczny nieżyt nosa, może spowodować, że ta alergia w postaci astmy oskrzelowej atopowej rozwinie się w przyszłości. Jeżeli chodzi o obrzęk naczyniorukowy, najczęściej dotyczy twarzy, ale również może obejmować język, gardło, co jest niepokojące, może powodować obrzęk rtani, prowadząc do ostrej niewydolności oddechowej i może stanowić zagrożenie życia. Pamiętajmy, że alergiczny obrzęk naczyniorukowy często współistnieje z pokrzywką.
Jeżeli chodzi o wstrząs anafilaktyczny, jest to najgroźniejsza, najcięższa postać alergii, gdzie występuje obniżenie ciśnienia tętniczego, może dochodzić do utraty przytomności. Dla pacjentów co jest ważne? Przede wszystkim takie alergie, anafilaksje mogą spowodować leki, pokarmy, jadów owadów, ale również krew, składniki krwi, produkty krwiopochodne, dlatego u pacjentów z alergicznym, tutaj z alergią i z niedoborem odporności stosujemy preparaty ubogoleukocytarne, napromieniowane. To są takie preparaty, które stosuje się noworodkom i muszę powiedzieć, że odkąd stosuję, tutaj już pracuję 20 lat, to na szczęście taka reakcja nigdy u naszego pacjenta z niedoborem odporności nie wystąpiła. Pamiętajmy, że również nie tylko krew, ale również składniki krwiopochodne, tak jak immunoglobuliny, mogą powodować reakcje niepożądane w postaci wstrząsu. Kilka pacjentów miałam takich w praktyce, natomiast zawsze są to reakcje opanowane. Podaje się wtedy adrenalinę, leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy i tutaj żadnych ciężkich przypadków, żadnych konsekwencji ciężkich z tego nie było. Jeżeli chodzi o atopowe zapalenie skóry, pragnę zaznaczyć, że skóra jest największym narządem człowieka i musi być leczona, szczególnie u pacjentów z niedoborami odporności, ponieważ może stanowić wrota zakażenia. Przez skórę mogą dostać się drobnoustroje i spowodować uogólnione zakażenie. Jeżeli chodzi o kontaktowe zapalenie skóry, to zmiany tworzą się pod wpływem bezpośredniego kontaktu z pewnymi substancjami, na przykład po kontakcie z kosmetykami, lekami, natomiast najczęściej uczula nikiel, kobalt, chrom i tworzą się na skórze tak zwane pęcherzyki i mogą być niestety mylone z półpaścem. Miałam taką pacjentkę, która skierowana do mnie jako podejrzenie niedoboru odporności, nawracający półpasiec, natomiast tu się okazał rzeczywiście, że to jest to schorzenie alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry i pacjentka była uczulona na nikiel. Jeżeli chodzi o alergię pokarmową, to objawy są, można łatwo podejrzewać alergię, jeżeli istnieje związek przyczynowo-skutkowy między spożywanym pokarmem. Pacjent spoży pokarm i od razu wystąpią objawy. Natomiast gorzej jest, jeżeli są te objawy opóźnione do 72 godzin. Najczęstszymi objawami alergii pokarmowej są oczywiście objawy żołądkowo-jelitowe, na przykład biegunki, zmiany skórne, zaburzenia ze strony układu oddechowego. Natomiast alergia może również przebiegać pod postacią objawów nietypowych. I tutaj mamy takie objawy jak przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej, alergiczne zapalenie gardła, które się objawia w przypadku formy przewlekłej tak zwanym zaleganiem wydzieliny, drapaniem, chrząkaniem, odkrztuszaniem plwociny, uczuciem przeszkody w gardle. Może się pojawić również pod postacią przewlekłej stomatodynii określanej jako zespół pieczenia wewnątrz ust, refluks przełykowy z przyczyn alergicznych, nawet zaparcia i może być również objawem alergii pokarmowej zapalenie zatok przynosowych, ponieważ ten pokarm, tutaj refluks powoduje cofanie się treści nie tylko do gardła, ale również do zatok, a czasem również do oskrzeli. Alergia może być maską pierwotnych niedoborów odporności i tutaj czasem zdarza się, że trudno leczona alergia jest właśnie pierwszym objawem tego niedoboru odporności. Zawsze w tym selektywnym niedoborze IgA może jest częsta skłonność do właśnie atopowego zapalenia skóry, również do, co nie jest alergią, ale może spowodować, że pacjent zgłosi się do lekarza, może właśnie występować takie schorzenie jak dermatitis herpetiformis i to jest związane z chorobą autoimmunologiczną, celiakią, ale również wymaga tutaj diagnostyki i może naprowadzić nas na rozpoznanie właśnie niedoboru odporności. To jest ciężkie schorzenie skóry w przypadku zespołu Netertona.
W zespole hiper-IgE również istnieje zwiększona skłonność do alergii, mogą wystąpić zmiany imitujące alergiczne zapalenie skóry. Tu jest erytrodermia w przebiegu zespołu Omena. Tutaj w przebiegu zespołu Wiskott-Aldricha. Niedoboru DOTK8 i niedoboru ARPC1B, natomiast to już są ciężkie niedobory odporności, wymagają bardzo tutaj szybkiej interwencji lekarza immunologa. Natomiast zawsze, jeżeli jest ciężka, nieleczona alergia, zawsze wymaga właśnie diagnostyki pod kątem niedoboru odporności. U pacjentów z wrodzonymi błędami odporności choroby alergiczne mogą nie przebiegać w sposób typowy i to należy zaznaczyć. Natomiast diagnostyka alergii u pacjentów z niedoborem odporności stwarza trudności i jest przyczyną błędów diagnostycznych, o czym chcę też powiedzieć i troszeczkę czasu poświęcić. Generalnie trudności diagnostyczne zależą od rodzaju niedoboru. Jeżeli mamy do czynienia z selektywnym niedoborem IgA, niedoborem podklas IgG czy niedoborem swoistych przeciwciał, te schorzenia nie powinny mieć wpływu na wykonane badania diagnostyczne w kierunku alergii. Natomiast jeżeli pacjent już cierpi na pospolity zmienny niedobór odporności czy gamma-globulinemię czy zespół hiper-IgE, już te badania mają wpływ na proces diagnostyczny. Najczęściej występują niedobory odporności humoralnej, czyli właśnie przebiegającej z produkcją przeciwciał i tu jest niestety problem, ponieważ większość dostępnych metod diagnostycznych, które ułatwiają rozpoznanie alergii, te badania oparte są właśnie na diagnostyce alergii IgE zależnej, czyli zależnej od przeciwciał, a u pacjentów właśnie takie zaburzenie najczęściej występuje. Jeżeli chodzi o metody diagnostyczne umożliwiające rozpoznanie alergii, mamy metody powszechnie dostępne, takie jak testy skórne, IgE całkowite, IgE swoiste czy testy płatkowe. Mamy metody dostępne w ośrodkach referencyjnych, takie jak diagnostyka molekularna, BAT, test, czyli inaczej test aktywacji bazofilów i próby prowokacji. O tym za chwilkę też parę słów powiem. Najważniejszym i takim najłatwiejszym testem diagnostycznym są testy skórne i one są traktowane jako skórną próbę prowokacyjną, ale niestety, proszę Państwa, one ułatwiają rozpoznanie alergii, której podłożem są mechanizmy IgE zależne. Więc jeżeli pacjent ma zaburzenie produkcji przeciwciał, o których wspomniałam wcześniej, niestety tutaj trzeba to uwzględnić w diagnostyce. Pamiętajmy, że dodatni wynik może potwierdzić alergię, ale ujemny wynik jej nie wyklucza. Czynniki, które wpływają na wynik testu, są generalnie takie same jak u pacjentów zdrowych, natomiast pamiętajmy, że niektóre leki, szczególnie leki przeciwalergiczne, leki przeciwdepresyjne, leki uspokajające, mogą powodować wyniki fałszywie ujemne. I co chcę jeszcze podkreślić? Testy skórne z reguły wykonywane są z 10 do 20, no tak najczęściej wykonuje się 10-20 alergenów, które najczęściej występują w populacji. Niestety, a może i na szczęście, w przyrodzie alergenów czy substancji, które mogą być białe, które mogą być alergenami, są miliony. I pamiętajmy, że ujemny wynik testów skórnych wyklucza alergię tylko na testowane alergeny i to nie zawsze. Pacjent może być uczulony na alergeny nietestowane w testach skórnych. I tutaj jest to niestety ogromny problem nie tylko dla pacjentów z niedoborami odporności, ale również dla pacjentów zdrowych, ponieważ pacjent przychodzi do alergologa, ma wykonywane te testy z najbardziej typowymi alergenami, no i alergolog mówi, nie, pan nie jest uczulony, bo testy są ujemne. No niestety wykluczone są tylko te alergeny, które były testowane. Jeżeli chodzi o IgE całkowite oraz IgE swoiste, są to badania oznaczane z krwi. Pamiętajmy, że to stężenie jest diagnostyczne, jeżeli przekracza 100 jednostek na mililitr. Natomiast o czym należy pamiętać oznaczając IgE? Okres półtrwania wynosi średnio 1 do 5 dni, więc po 5, średnio po 2-3 dniach jest o połowę mniej tych przeciwciał. Znowu o 2-3 dni, znowu o połowę mniej. I gdy pacjent oczekuje kilka miesięcy na wizytę,
te przeciwciała mogą być już nieobecne. Stężenie IgE również różni się w zależności od wieku oraz zastosowanej metody. Są różne, pamiętajmy, normy i obowiązują te, które są podane właśnie na wyniku badania. I niestety, proszę Państwa, często zdarza się tak, że pacjenci, którzy trafią do nas na oddział i mają jakąś reakcję alergiczną, mówią, że chcą mieć przeprowadzoną diagnostykę, skorzystać już z tego pobytu. No niestety, proszę Państwa, nie. Te przeciwciała są związane w narządach, których ta alergia dotyczy i one nie będą obecne w surowicy. Dlatego diagnostykę chorób z tej grupy alergicznych zawsze należy przeprowadzić minimum po 2 tygodniach po reakcji alergicznej. Mamy dostępne metody molekularne, to jest bardzo fajne narzędzie, które ułatwia nam diagnostykę. Tutaj wykonuje się mniej więcej od 100 do 200 alergenów, również z komponentami. Natomiast pamiętajmy, że to również jest diagnostyka oparta na przeciwciałach IgE. Jeżeli pacjent, to badanie niestety nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i często pacjenci wykonują na własną rękę, natomiast pamiętajmy, że to badanie jest oparte właśnie na diagnostyce IgE, przeciwciał IgE, więc pacjenci z zaburzeniami tych przeciwciał, no trzeba naprawdę się zastanowić i skonsultować z lekarzem, czy rzeczywiście warto to badanie wykonać. Jeżeli chodzi o atopowe testy płatkowe, to są takie testy, które nakleja się na plecy i odczytuje się po 48 i 72 godzinach i one pozwalają diagnozować na przykład alergię na kosmetyki, na leki, również na niektórych przypadkach na alergię pokarmową. Test aktywacji bazofilów jest to test, który jest tylko wykonywany w wybranych jednostkach klinicznych i tutaj pobiera się krew tak jak na cytometrię. Państwo, pacjenci z niedoborem odporności mają takie badanie wykonywane, więc to musi być świeżo pobrana krew i test należy wykonać w ciągu 24 godzin od pobrania, najlepiej 3-4 godziny tutaj od pobrania. Próby prowokacji pokarmowej są to bardzo fajne próby, które polegają na tym, że pacjent przyjmuje pokarm, który jest podejrzany o alergię. Niestety wadą jest brak obiektywizacji wyników. Standardem jest podwójnie ślepa próba kontrolowana placebo, gdy ani pacjent, ani lekarz nie wiedzą, co pacjent przyjmuje. No niestety w praktyce jest to troszkę trudne, ponieważ trudno zaślepić jest na przykład rybę, która charakteryzuje się swoistym zapachem. Są to badania pracochłonne, natomiast proszę Państwa, mogą również występować wyniki fałszywie ujemne, ponieważ może być brak, możemy nie uzyskać dawki progowej, możemy nie mieć obecności kofaktorów, czyli dodatkowych bodźców, które w istotny sposób wpływają na wystąpienie objawów alergii. I do takich kofaktorów należy na przykład miesiączka, wysiłek fizyczny, leki, alkohol, zimno czy ciepło. No i przyczyny fałszywie dodatnich wyników, nieprzestrzeganie diety wolnej od dodatków spożywczych. No niestety pacjenci czasem nie wiedzą, ponieważ są alergeny ukryte i chociaż pacjent wydaje się, że nie spożywa, niestety niektóre produkty mają zanieczyszczenie domieszki właśnie alergenów. Czasem, proszę Państwa, jedyną formą diagnostyki jest włączenie leczenia i ocena odpowiedzi na zastosowane leki. Ja niestety często muszę z tego skorzystać, bo jeżeli pacjent jest uczulony na coś, co nie jest obecne w dostępnych testach, czy ma zaburzenie właśnie produkcji przeciwciał, ma niedobór odporności, to ja włączam leki, mówię, musimy zobaczyć. Jeżeli pacjent zareaguje na leki przeciwalergiczne, to jest to pośredni sposób na określenie, że rzeczywiście
u pacjenta alergia występuje. Jeżeli chodzi o metody z wyboru w diagnostyce alergii na pokarmy u pacjentów z niedoborami odporności, zawsze jest to wywiad, dieta eliminacyjna opracowana przy współudziale dietetyka. Natomiast pamiętajmy, że to, co zabieramy, jeżeli pacjent stosuje taką dietę eliminacyjną, musi uzupełniać mikro i makroelementy oraz witaminy. Możemy wykonać test aktywacji bazofilów oraz próby prowokacji, o których wspomniałam wcześniej. Moi pacjenci, którzy przychodzą do mnie do poradni, pacjenci z niedoborami odporności, z zaburzeniami przeciwciał, mają adnotację. Ta adnotacja została też udostępniona lekarzom immunologom w całej Polsce. Natomiast jest to bardzo ważna sprawa. Jeżeli Państwo macie zaburzenie produkcji przeciwciał, proszę pokażcie tą formułkę również swojemu alergologowi, ponieważ ja zawsze piszę tak, uwaga, u pacjenta stwierdza się pierwotny niedobór odporności humoralnej. Diagnostyka z użyciem oznaczeń przeciwciał, testy skórne, oznaczenie IgE, diagnostyka molekularna może być niediagnostyczna. U pacjenta występuje zaburzenie produkcji przeciwciał i też mam na szczęście dobry odzew, że pacjenci przekazują taką informację lekarzowi, lekarz zastanawia się i wybiera inne metody diagnostyczne, a jest to też problem taki, że jeżeli wychodzą testy ujemne i lekarz nie napisze takiej adnotacji, no to niestety też nie napisze Państwu leków z refundacją, chociaż ona się należy. Leczenie alergii w pierwotnych niedoborach odporności generalnie nie różni się od leczenia osób bez niedoboru odporności. Pamiętajmy, że immunoterapia jest przeciwwskazana w pierwotnych niedoborach odporności, jednak wyjątkiem są łagodne niedobory, takie jak niedobór IgA, niedobór IgM, selektywny niedobór niedobór podklas IgG. Wtedy, jeżeli pacjent ma bardzo silną alergię, my czasem takich pacjentów kwalifikujemy do odczulania, wtedy, kiedy korzyści z immunoterapii przeważają nad ewentualnymi działaniami niepożądanymi. I zmienia się też trend, proszę Państwa, w przypadku leczenia pacjentów z niedoborami odporności lekami biologicznymi. To już my też już wyrażamy zgodę, jeżeli to podejście ulega zmianie i to dotyczy nie tylko alergii, ale również innych chorób, na przykład nieswoistych zapaleń jelit, chorób reumatycznych, my dajemy również zielone światło, gdy wiemy, że pacjent na mniej spowoduje szkód to leczenie właśnie biologiczne niż na przykład przyjmowanie długotrwałe sterydów lub innych leków immunosupresyjnych. I proszę Państwa, dziękuję za uwagę i to, co mi zawsze przyświeca, taka myśl, że najważniejsze w życiu jest, gdy wszyscy bliscy są zdrowi i z Tobą, a resztę da się kupić, wyrzucić, naprawić lub zapomnieć. I życzę Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Krajewska, mam 29 lat, jestem farmaceutką, ale też jestem pacjentką, ponieważ cierpię na pierwotny niedobór odporności. Zacznę może od tego, jak to wszystko się zaczęło, jak doszło do tego, że zostałam zdiagnozowana. Od urodzenia właściwie byłam chora non-stop. Chorowałam na górne zapalenie górnych dróg oddechowych, katar, kaszel. No i z tym związane opuszczenie szkoły, opuszczenie przedszkola. Tak naprawdę nikt za bardzo nic z tym nie robił na zasadzie. Moi rodzice oczywiście zaprowadzali mnie do lekarza pediatry. Tam była po prostu mowa o tym, że a dajmy antybiotyk, będzie w porządku. To jest kwestia tego, że dzieci w przedszkolu dużo chorują, dzieci w żłobku też dużo chorują, dzieci w szkole też dużo chorują, więc jakby nikt nie uważał, że jest w tym coś nie tak. Trwało to dobrych parę lat, w wieku 11 lat, kiedy byłam u babci. U babci również zachorowałam i po prostu moi dziadkowie zawieźli mnie do innego lekarza pediatry. Lekarka pediatrka, której jestem bardzo wdzięczna, jako chyba pierwszy lekarz zbadała mi brzuch. Zaniepokoił ją, wybadała kwalifikacyjnie, zaniepokoił ją fakt, że moja śledziona jest powiększona. Z tego powodu zostałam skierowana do szpitala. Oczywiście to też była kwestia tego, że miałam ciężką infekcję i gorączkę i źle się czułam, ale przede wszystkim zaalarmowała ją ta powiększona śledziona. Po wykonaniu badań,
badaniu USG okazało się, że faktycznie mam powiększoną śledzionę i mam powiększoną wątrobę. I dopiero w wieku 11 lat tak naprawdę zaczęła się taka głębsza diagnostyka. Ja generalnie pochodzę z małej miejscowości, więc jakby wjechanie do miasta wojewódzkiego, jakim był w tym wypadku Wrocław, na diagnostykę, no nie było takie popularne. Więc faktycznie zostałam wtedy skierowana do lekarza, do Wrocławia. I był to mój pierwszy kontakt, moja pierwsza styczność z lekarzem immunologiem. Okazało się, po przeprowadzeniu wyników badań z krwi, nienormalnej morfologii, ponieważ normalną morfologię miałam badaną już wcześniej i było wszystko w porządku. Natomiast w tym wypadku zbadano poziom immunoglobulin. Immunoglobuliny A, G i B. Okazało się, A, G i M, przepraszam. I okazało się, że faktycznie ja mam te wartości tych immunoglobulin zerowe, tak naprawdę, poniżej wszelkich norm. I od tego momentu faktycznie zaczęła się diagnostyka. W wieku 11 lat zostałam zdiagnozowana. Okazało się, że cierpię na CVID, czyli pospolity zmienny niedobór odporności. To jest ten moment w moim życiu, kiedy jakby fakt, że cały czas chorowałam do tej pory na te zapalenia głodnych dróg oddechowych, nagle coś się zmieniło. Dlaczego? Ponieważ zaczęłam leczenie. Zaczęłam dostawać immunoglobuliny, wtedy jeszcze dożylnie, czyli to była taka takie podawanie immunoglobulin raz w miesiącu. I oczywiście no, z rodzicami musiałam dojeżdżać do Wrocławia na to poddawanie immunoglobulin. Był to dość długi proces, ponieważ oczywiście te pierwsze dawki też nie wiemy, jak organizm zareaguje na lek podawany dożylnie, więc trwało to właściwie przez cały dzień, takie podawanie immunoglobulin. Ja też nie czułam się po tym zbyt dobrze, byłam taka osłabiona, na drugi dzień również, to były takie właściwie dwa dni wyjęte trochę z życiorysu. Natomiast później faktycznie okazało się, że to działa. Dostarczane immunoglobuliny G spowodowały, że faktycznie zaczęłam chorować zdecydowanie mniej. Oczywiście to nie było na zasadzie, jak ręką odjął, że faktycznie tych infekcji nie miałam wcale. Natomiast były to infekcje zdecydowanie rzadsze, o zdecydowanie łagodniejszym przebiegu. Po kilku latach leczenia we Wrocławiu zaczęłam leczenie w Opolu w związku z przeprowadzką. Obecnie mieszkam w Warszawie, więc w Warszawie się również leczę, ale już od dobrych paru lat tak naprawdę przeszłam na substytucję podskórną i podaję lek sama w domu. Jest to o tyle wygodne dla pacjenta, że podaję to sobie raz w tygodniu, ale jestem w ośrodku, w szpitalu tylko raz na właściwie 3 miesiące. Wtedy mam przeprowadzone badania kontrolne, wtedy też dostaję leki do domu. Co jest super, no to faktycznie to, że dla osób, które cierpią na pierwotny niedobór odporności, te leki są refundowane, ponieważ należy pamiętać, że ten lek jest właściwie białkiem. I on jest pozyskiwany z osocza krwi. Dlatego bardzo zachęcam, akurat mam na to tutaj przestrzeń, do oddawania osocza i do oddawania krwi, ponieważ leki osoczopochodne, no tak naprawdę nie da się ich zdobyć i wykonać w inny sposób niż pozyskiwanie osocza od zdrowych pacjentów. Więc zdecydowanie zachęcam do tego, bo wasze oddawanie osocza i krwi ma realny wpływ na ludzkie zdrowie i ludzkie życie. Także no, od paru lat leczę się w Warszawie. Tych infekcji jest zdecydowanie mniej. Jestem w stanie żyć właściwie normalnie. Dużo czasu jestem w stanie przeznaczać na podróże, jestem w stanie normalnie pracować. I oczywiście to nie jest tak, że ja jestem zdrowa non-stop. Zdarzają się momenty, kiedy no, jakaś infekcja mnie dopadnie. Tak samo na przykład COVID w 2020 roku. Też no, dosyć ciężki przebieg miałam COVID-u, ale tutaj zachęcam również Państwa zdrowych do szczepień corocznych przeciwko grypie, ale również przeciwko COVID-owi. Teraz wiem, że ma być 5. dawka dostępna, więc to pozwala nam tak naprawdę przeprowadzić i pozwala nam na to, żeby choroba miała łagodniejszy przebieg, jeżeli już faktycznie się zdarzy. Więc zdecydowanie do tego zachęcam. Natomiast no, jeżeli chodzi o infekcje, to można powiedzieć, że z 10 infekcji w roku, od kiedy zaczęłam terapię immunoglobulinami,
Jest to właściwie, są to dwie infekcje w ciągu roku, można powiedzieć. Więc no, mój poziom życia od czasu diagnozy zdecydowanie się poprawił. Więc mam nadzieję, że osoby, które też faktycznie mają takie objawy, będą szybciej, częściej diagnozowane, ponieważ no, ja zostałam zdiagnozowana dosyć późno, dopiero w 11 roku życia. A jest to pierwotny niedobór odporności, czyli tak naprawdę można było to wykryć zdecydowanie wcześniej. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że kogoś ta historia zainspiruje do szukania pomocy, do diagnoz, do szukania lekarzy immunologów. I mam nadzieję, że faktycznie komuś się to przyda. Dziękuję ślicznie.